Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Daily na moim kanale. Słuchajcie, tym odcinkiem zaczynamy jednotygodniowe Daily, ponieważ przez ostatni miesiąc, przez te 3 tygodnie, kiedy byłam na wakacjach, po prostu nie było żadnych odcinków i jest to dla mnie takie po prostu jakby zażenowanie i stwierdziłam, że muszę to jakoś jakby Wam zrekompensować, więc stwierdziłam, że przez kolejny właśnie tydzień będziemy robić Daily. Powiem Wam, że ogólnie jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, jaka będzie oglądalność, czy Wam to się spodoba, czy nie. Zawsze chciałam takie coś zrobić, więc spełniam swoje cele i właśnie zaczynamy to daily. Muszę wymienić kartę pamięci, bo chyba mi się kończy miejsce. Dosłownie jakieś 10 minut temu wróciliśmy do domu z naszych wakacji, dlatego nie wygląda zbyt dobrze. Ale stwierdziłam, że właśnie dla Was teraz zacznę nagrywać to daily, ponieważ doszły mi jakieś tam paczki z AliExpress, będziemy rozpakować moją walizkę, także będzie się trochę działo. Jutro też są wyniki z egzaminów, także zobaczymy moją reakcję na nie. Okej, także teraz Wam pokażę rzeczy, które do mnie doszły. Szczerze mówiąc, totalnie nie spodziewałam się, że akurat to dojdzie, bo spodziewałam się totalnie właśnie innych rzeczy. Liczyłam, że dojdzie w ogóle ich więcej. Wiem, że część czeka na mnie na poczcie i właśnie jutro je pojadę odebrać. Nie zwracajcie uwagi na te rzeczy w tle, ale po prostu zaraz właśnie będę się rozpakowywać i tak dalej, ale przejdźmy do tego właśnie, co mi doszło. Pierwsze dwie rzeczy są to takie jakby statywy, takie malutkie, one są takie właśnie, że moje łatwo się wygina i tak dalej. Szczerze mówiąc, ceny nie znam, bo to akurat zamawiał mój tata. Następną rzeczą są to takie rzęsy, chciałabym się nauczyć naklejać rzęsy. Kiedyś jak oglądam jakiś taki film o jakichś youtuberki na Alice, no to właśnie ona je polecała. I najlepsza jest ich cena, ponieważ za 5 par tych rzęs płacicie 3,53 zł, więc naprawdę cena jest mega dobra. I ostatnia już rzecz, która mi doszła, są to takie jakby włosy syntetyczne. One mają rzeczywiście o wiele ładniejszy kolor, tutaj wyglądają na takie jakby ciemniejsze. Ja w ogóle założyłam kiedyś jakieś takie nowe konto i ja je miałam w ogóle za jakieś 5 groszy i jakby mi zawsze te zamówienia za 5 groszy nie szły, one były jakby tam usuwane przez AliExpress. I o dziwo te włosy doszły i jakby, nie wiem, jakoś one tak śmiesznie wyglądają. Teraz je sobie otworzę, bo jeszcze w sumie ich nie otwierałam i jestem ciekawa. Ja już widzę, że to jest strasznie o Jezu, dobra, to jest strasznie tandetne. Ale żeby tak sobie kiedyś zrobić takie warkocze czy coś, bo ja właśnie myślałam, że sobie kiedyś zrobić takie warkocze, no to byłoby spoko, trochę śmierdzą, ale jest git jak na takie coś. Powiedziałam, że teraz zabierzemy się za rozpakowanie tej walizki, ponieważ mam dosyć dużo rzeczy do prania i chcę je po prostu jak najszybciej wyprać. To wszystko prezentuje się tak, nie wygląda to już najlepiej, ale szczerze mówiąc, jakbym teraz znowu gdzieś wyjeżdżała, w sensie jakbym jeszcze raz wyjeżdżała w jakieś takie właśnie cieplejsze te kraje, to bym nie brała takich ubrań, jakie właśnie wzięłam, bo szczerze mówiąc, połowy nie założyłam, praktycznie chodziłam ciągle w jakichś takich mega wygodnych ciuchach, jakichś leginsach i tak dalej. Także ogólnie, jeżeli będziecie jechać w takie cieplejsze kraje, to polecam Wam brać zdecydowanie na przykład jasne ubrania, bo praktycznie tych, jak brałam tam jakieś ciemne koszulki, jakieś takie czarne, to ich praktycznie w ogóle nie założyłam. Mega wygodne jakieś, najlepiej takie leginsy, bikery, shorty na przykład, bo w tych jeansowych shortach nie chciało mi się chodzić, jak tam był upał po 35 stopni. Brałam na przykład ze sobą jakieś tam takie bluzy i tak dalej, to w sumie wszystko zobaczycie w odcinku pakowanie walizki, bo to dla Was nagrywałam. I odpowiadając na wszelkie pytania, na przykład dlaczego nie było tak długo odcinków, to było to po prostu spowodowane tym, że nagrałam dla Was chyba 3 albo 4 odcinki. Nagrywam je w ogóle o 2 i 3 w nocy, ale niestety laptop ten, który wzięłam, odmówił mi w ogóle współpracy, to przesyłanie plików trwało po prostu wieczność. Szczerze mówiąc, nie miałam też jakby zbytnio też czasu, żeby to wszystko tak zmontować. Ten internet też tam za granicą nie był zbytnio dobry, często były tam jakieś problemy, więc pewnie na 100% po prostu byłby problem z przesłaniem, a ja po prostu lubię mieć filmy dobrze zmontowane i nie lubię takie jakby wstawiać byle czego, dlatego stwierdziłam, że jak wrócę, no to właśnie jako taką rekompensatę jakby, co zrobię dla Was to daily. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, kończymy ten wywód i zabieramy się za rozpakowywanie tej walizki. Ubrania w miarę ogarnęłam i teraz zabieramy się za rozpakowanie tej całej kosmetyczki.
Tak jak teraz patrzę, to praktycznie wzięłam wszystkie moje kosmetyki, które miałam tylko w szafce, ponieważ moja szafka prezentuje się tak. Nie ma tutaj praktycznie nic, także zabieramy się za rozpakowywanie tej całej kosmetyczki. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień i jest godzina 9:58 i ja właśnie weszłam na te jakby wyniki i jakby już tutaj to jest. I Jezus, ja nie zwracam uwagi na mój wygląd, jak ja wyglądam, ale Jezus, dlaczego się aż tak stresuję. Dobra, wchodzimy w to. O Boże Święty! Mama, mam już! Polski 70, matma 63 i angielski 92. Dobra, ja już ogólnie wszystkich pojęczenia obdzwoniłam i jest zarąbiście, w sensie, bo myślałam, że matma będzie tam jakieś takie 50 i w ogóle, a jest 60 i chciałam właśnie mega 60. Więc tego, polski 70 też jestem zadowolona i ten angielski 92 chciałam mieć powyżej 90 i mam. Więc mam nadzieję, że się dostanę tego liceum, co chcę. Jezu, i co ja mam tutaj jakby więcej powiedzieć? No, mega się jaram. I no, myślałam, że będzie gorzej, a jest naprawdę mega. Ja w ogóle, ja się co w ogóle teraz trzęsę, ale w ogóle wczoraj nie mogłam do trzeciej zasnąć i w ogóle jakby tak się stresowałam. No i tak jak mówię, ja obstawiałam, że matma będzie tam 55, coś takiego, bo jak tak sobie liczyłam, to tyle powinnam mieć. Polski, no to właśnie tak w okolicach 70 i angielski liczyłam tak 85, bo nie chciałam jakby sobie zawyżać, nie wiecie, chciałam się nastawić jakby na to gorsze niż na to lepsze. No i no tak jak mówię, jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że chyba 140 punktów do liceum będę miała, także jest dobrze. Zaraz pewnie pojadę jeszcze do szkoły odebrać te wszystkie wyniki, muszę to pozawozić do szkół. Jeszcze muszę tam potem jechać na pocztę i w ogóle, no ale no mega się cieszę. Oczywiście, jeżeli jesteście ósmoklasistami, możecie napisać, jakie wy mieliście wyniki, bo w sumie też jestem ciekawa. No i ja się zaraz ubieram i właśnie jadę do szkoły i pozałatwić te wszystkie rzeczy. Tak więc, moi drodzy, ja już wróciłam, wyglądam po prostu strasznie, ale oczywiście jak pojechałam, to zaczęło padać, a jechałam rowerem. Wracając, byłam na poczcie i przyszły do mnie kolejne paczki z AliExpress, także sobie po prostu otworzymy. Tutaj powinny to ogólnie być jakieś okulary i tak dalej. Oczywiście paczka w paczce. Są aż trzy. Dobra. Kolejne kilka paczek. O, jeszcze jedna. Jest tego dosyć sporo, ale tak jak mówię, i tak nie jest to wszystko, co miało do mnie przyjść. Dobra, tak więc otwieramy pierwszą rzecz. Już widzę, że to są okulary. Zobaczymy sobie, jak one wyglądają. O, są to takie. Takie złote, z takimi szarymi szkiełkami. I no, jak widzę, no to przyszły pierwsze nienaruszone, także dobrze. Ciekawe, czy będą... O Jezu. Ej, dobra, są one takie git, ale są trochę maławe, to trzeba powiedzieć. Ale trzymają się git, także tak. Bardzo fajne, kosztowały 10 zł. Tutaj jest jakaś taka mega wąska paczka, nie wiem, tutaj może się zbytnio znajdować, może jakieś kolczyki czy coś. Wiem, że jeszcze powinny być jedne okulary przeciwsłoneczne. A dobra, to są ogólnie takie jakby naklejki na jakby hulajnogę elektryczną, żeby takie kable odstające można było jakby przypiąć, nie wiem, jak ja to mam nazwać. Tutaj może gdzieś wam wkleję. Ci, którzy mają hulajnogi elektryczne z Xiaomi, pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, bo to jest takie trochę wkurzające. I ogólnie przed zakupem właśnie tej hulajnogi ja już kupiłam sobie do niej akcesoria wszelkiego rodzaju i tak dalej. I tutaj chyba będą kolejne, jak się nie mylę, dokładnie tak, moi drodzy, są tutaj kolejne części do hulajnogi, takie jakby ochraniacze i tak dalej. To jest na przykład takie na ekran i tak dalej. No, nic takiego specjalnego. Następna paczka, nie wiem, co się może znajdować, pewnie też coś do hulajnogi. Albo kolczyki. O, tutaj pewnie będą kolczyki. Dokładnie tak, są to kolczyki. Ej, ale one są mega ładne. Ja je kupiłam w ogóle za jakieś 3 złote. Pierwsze są takie fioletowe motylki. Coś mi się nie chce wyostrzyć. Tutaj mamy również takie białe. Myślałam, że te białe będą gorsze, ale są też mega ładne. Kolejna paczka. Tu chyba będą właśnie te kolejne okulary, jak się nie mylę. W ogóle chyba źle ustawiam kamerę, ale pomijmy. Moje drodzy, takie piękne. O. Kojarzą mi się one jakby takie...
Nie wiem, z czym one mi się kojarzą w sumie. Jest uczone też są takie małe, jakby... Ej, no bo się tak chyba bardziej nosi. Ale w ogóle tutaj jakby o to mi chodzi, że one tutaj są takie małe. Ja nie wiem, czy ja mam taką dużą głowę, czy jestem aż taka wybitnie mądra. Jakby to wygląda mega zabawnie. No i one też kosztują jakieś 10 zł. To jest fajne, polecam. Fajnie wykonane. Dobra, otwieramy kolejne paczki tutaj. Też coś się znajduje, już nawet w sumie nie ogarniam co, bo sobie tyle zamawiam z tego AliExpress. Jest po prostu dosłownie uzależniony od tego AliExpress. Tak więc, chyba coś przecięłam. A nawet nie wiem, co to jest. Były to takie jakby fajne saszetki. Ja je chciałam na przykład do szkoły na jakieś takie właśnie, nie wiem, rzeczy typu jakieś, nie wiem, jakieś kosmetyki czy coś i ja je obcięłam. Moje IQ jest naprawdę... I to miało być fioletowe, to jest przeźroczyste, jakby nie wiem, o co chodzi. Mamy kolejną paczkę, nie wiem, czy to już jest która. Postaram się to robić teraz bardziej ostrożnie i... O, dobra, są to kolejne kolczyki. Takie złote. Mi ogólnie najbardziej zależało na tych kółkach, te góry na to mnie w ogóle nie interesowały. No kosztowały 6 zł i one są mega, mega ładne. One pewnie niedługo szczelnieją, nie wiem, czy już nie są lekko takie jakby szczelniałe. Ale są ogólnie bardzo ładne, jak na pierwszy rzut oka. Tak więc wszystko już otworzyliśmy. Straszny fail z tym, bo bardzo to chciałam. A oczywiście musiałam to rozwalić, więc... IQ level ja. No i teraz w końcu zabiorę się za ogarnienie mojego pokoju, bo... jest tutaj po prostu jakiś drama. Tutaj ja w ogóle nie wiem, jak to mam opisać w słowach. Jest tutaj po prostu drama. To wygląda jak jakiś, nie wiem, śmietnik. Także po prostu zabieram się za ogarnienie tego. Okej, więc ja już posprzątałam cały pokój i mamy godzinę 14:07, a ja jeszcze w ogóle nic nie zrobiłam. Miałam wrażenie, że tutaj chodzi kot po domu, ale to jednak moja mama. Okej, dobra. W każdym razie zobaczmy, co jest w lodówce. Nie ma nic w lodówce oprócz sera, parówek i arbuza. W sumie to z tego, co widzę, to jest chleb na sandwicze, więc w sumie to mogę sobie zrobić sandwicze. W sumie to nie mam nic innego do zrobienia, więc zrobimy sobie sandwicze. Minęło trochę czasu i doszła do mnie kolejna paczka, tym razem z jeszcze, więc sobie ją otworzymy. W ogóle jak teraz będzie to daily, to będzie jakiś haul z Shane, bo przed tym wyjazdem nagrywałam. Ale tak jak mówię, nie udało mi się powstać tych filmików, więc sobie właśnie pododaję teraz, jak będzie to daily. I jest to taka spódniczka. Ona w ogóle kosztowała 36 zł, ale że ja tam miałam jakiś kupon i w ogóle miałam tam jakieś takie punkty, to zapłaciłam za nią w ogóle 10 zł. Mieli akurat takie dni darmowej wysyłki, więc nie musiałam płacić. I wygląda ona w ten sposób. Taka. Tutaj widzę, że w kamerze ma taki bardziej intensywny kolor, a w rzeczywistości jest taka bardziej jakby, nie wiem, blada, że tak powiem. W talii na pewno będzie za dużo, ale zaraz sobie ją przymierzę. Nie ma ona takich tutaj takich spodenek jakby w środku, bo często właśnie na przykład dokładnie takie same spódniczki są na AliExpress i one właśnie na AliExpress mają takie często spodenki jakby, a te z Shein tego po prostu nie mają. Jestem ciekawa, jak będzie ona wyglądać tak, że sobie teraz ją przymierzę. Okej, tak więc ta się prezentuje, ta spódniczka. Zacznijmy od tego, że to totalnie nie pasuje do tej koszulki, ale już po prostu nie chciałam jej zmieniać. Jeżeli chodzi o długość, to jest moim zdaniem idealna. Tutaj ma takie dwa rozcięcia, ponieważ mam taką samą spódniczkę, ale z takim tutaj jednym rozcięciem, ale żółtą. Za kilka dni właśnie na moim kanale pojawi się odcinek z Shein, to tam będziecie mogli właśnie zobaczyć tą spódniczkę, o którą mi chodzi. W ogóle się zdziwiłam, ponieważ jak mam koszulkę, no to w talii ta spódniczka jest w miarę okej, chociaż i tak jest lekko za duża, ale na pewno pójdzie do zwężenia, bo ja jej tak nie będę nosić, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, ta koszulka totalnie tego nie pasuje. I moim zdaniem, jak za cenę, którą ją kupiłam, normalnie ona kosztuje chyba 36 zł, a jak wcześniej mówiłam, kupiłam ją za 10 zł, no to jest naprawdę idealna. Jest już 21, ja się zabrałam za tutaj montowanie tego odcinka, który aktualnie oglądacie. Nie będzie się już dzisiaj nic działo. Także jeżeli taki pomysł z codziennymi filmami Wam się podoba, to nie zapomnijcie o sobie dużo iść łapę w górę, wpadaj na mojego Instagrama oraz o subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia jutro. Cześć!